Dzień dobry. Startujemy i informujemy m.in. o rozbiórce i budowie namiotowej Final Four w Orlen Arenie i wystawie w domu Darmstadt. Decyzja zapadła. To gostynińskie przedsiębiorstwo Budgost zajmie się rozbiórką starych i budową nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Miodowej 43 i 45. Koszt inwestycji, która ma być zrealizowana do końca roku, to blisko 2 miliony złotych. W miejsce budynków z elewacją płyt azbestowo-cementowych powstaną dwa bloki. Przy ulicy Miodowej 43 będzie 15 mieszkań, a przy Miodowej 45 9. W każdym mieszkaniu będzie przedpokój i łazienka, a partery obu budynków zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych. To nie jest wcześniejszy żart prima aprilisowy. Od 1 kwietnia płoczanie nie załatwią już spraw urzędowych w filii ratuszowego biura obsługi klienta w Galerii Handlowej Wisła. Mieszkańcy Płocka nie są zainteresowani załatwianiem swoich spraw w tymże punkcie. Roczna analiza pokazała, iż jednak wolą starą formę, czyli tutaj, gdzie do tej pory mogli składać swoje wnioski. Do tego doszły zbyt wysokie koszty utrzymania plus dodatkowe koszty związane z konwojem, co przyczyniło się do podjęcia decyzji o zamknięciu tegoż punktu. Filia działała od stycznia 2010 roku i nie była zbyt popularna wśród płoczan. Mamy prosty przykład. W ratuszu zarejestrowano prawie 11 tysięcy samochodów, a w punkcie obsługi klienta w Wiśle zaledwie 450. Tego jeszcze nie było. Po raz pierwszy Puchar Polski odbędzie się w formule Final Four i to właśnie w Płocku. Cztery najlepsze drużyny szczypiornistów powalczą o trofeum w Orlen Arenie. Jest to promocja naszego miasta, nowo wybudowanej hali i mam nadzieję, że się pokażemy z jak najlepszej strony. W najbliższą sobotę i niedzielę Orlen Arenę wypełnią kibice z Kielc, Legnicy, Olsztyna i oczywiście z Płocka. I ci ostatni liczą na to, że to w naszym mieście zostanie Puchar. Cały tydzień taktycznie przygotowujemy się pod te dwa mecze już, pod sobotę i szczególnie pod niedzielę, bo wiemy, że stać nas to, żeby zagrać w finale. No a na co liczymy? Na to, że w niedzielę zagramy i po ostatnim gwizdku będziemy zdobywcą Pucharu Polski. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko mocno trzymać kciuki i dopingować naszych szczypiornistów na hali lub przed telewizorami. 15 marca do domu Darmstadt zawitała wiosna razem z wystawą Moje miejsca zaczarowane. Tworzy ją 39 obrazów Mai Wojnarowskiej powstałych na wyjazdach plenerowych w Polsce, Francji i w Turcji z ostatnich kilkunastu lat. To nie jest pejzaż dosłowny, to jest właściwie takie moje wrażenie na temat tego pejzażu i to, co ja w nim widzę ciekawego, tajemniczego, jakiegoś fascynującego. Kwiaty, malownicze pejzaże, zakopiańskie wnętrza. Obrazy cieszą oko i wprawiają w pogodny nastrój. I nie może być inaczej, bo zwiedzających wita obraz z jednorożcem. To były takie fantazje na tematy ogrodowe i tego, co się w ogrodzie może zdarzyć. Ja liczyłam, że właśnie taki jednorożec może się spośród zieleni gdzieś wydostać. Na zakończenie zapraszamy do teatru Per Se. Spektakl Help będzie można zobaczyć w siedzibie teatru, czyli w piwnicy budynku przy ulicy 3 Maja 18, 23, 24 i 30 marca o godzinie 18, a 27 marca dwie godziny wcześniej. Kładę się spać. Dobranoc. Tobie też jej życzę, bo na pewno będziesz miał o czym myśleć. Boże, jak ja mogłam się związać z takim nieudacznikiem i fleją, no jak?